Proszę Państwa, jako przedstawiciel wszystkich zagranicznych sędziów, którzy są dzisiaj z nami, przemówi do Państwa pan José Matos, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Rad Sądownictwa. Europejskiej sieci. Thank you. Dziękuję. To all the citizens here, lawyers, prosecutors, academics, professors, jurists, judges, dear judges, esteemed colleagues. I truly believe that for years to come, the present march will be remembered. We have to share the microphone. Szanowni Państwo, obywatele, sędziowie, prawnicy, prawie prawnicy, myślę, że przez bardzo wiele lat ten marsz będzie zapamiętany. In a total apolitical manifestation, judges from all over Europe decided to gather here in Warsaw. Never so many countries, so many judiciaries from so diverse juridical cultures converge on a single day to a single place with such a clear purpose. W zupełnie apolitycznej manifestacji sędziowie z całej Europy zdecydowali się zebrać tutaj w Warszawie. Nigdy dotąd tak wiele krajów i tak wiele sędziów tak różnych systemów i kultur prawnych nie spotkało się jednego dnia w jednym miejscu z takim jednoznacznym celem. To state that is our duty as judges of European Union to apply European law without any restrictions whatsoever from other branches of state. To uphold judicial independence, to affirm a total commitment for democracy, to present solidarity to our courageous Polish colleagues. Zebraliśmy się po to, żeby stwierdzić i potwierdzić, że to jest nasz obowiązek jako sędziów Unii Europejskiej, żeby stosować prawo europejskie bez jakichkolwiek restrykcji ze strony innych władz państwowych. Żeby podtrzymywać niezależność sędziowską, potwierdzać totalne poświęcenie dla demokracji, zaprezentować solidarność z naszymi dzielnymi polskimi kolegami. All lawyers, professors, academics coincide. All international organizations in Europe related with judges are unanimous. Wszyscy prawnicy z całej Europy to potwierdzają. Wszystkie międzynarodowe organizacje zrzeszające prawników są zgodne co do tego. The network of presidents of supreme judicial courts of the European Union declared the proposed legislative changes in Poland would affect the independence of judges and would allow the dismissal of judges who question judicial reforms. Sieć prezesów sądów najwyższych Unii Europejskiej zadeklarowała, że proponowane zmiany legislacyjne w Polsce zagrażają niezależności i niezawisłości sędziowskiej i pozwolą na zwalnianie sędziów, którzy podważają reformy sądownictwa. The Consultative Council of European Judges explained, the judges are currently making enormous efforts to preserve their independence, not as their personal privilege, but for the benefit of the population of Poland. It is indispensable for the authorities in Poland to discontinue the attacks on the most foundational values of our democracies. Rada Konsultacyjna Sędziów Europejskich wyjaśniła. Sędziowie w tej chwili czynią niezwykłe wysiłki, żeby zachować swoją niezależność. Nie jako swój osobisty przywilej,
ale dla dobra populacji Polski. Jest niezbędne, żeby władze państwowe w Polsce zaprzestały ataków na najbardziej fundamentalne wartości naszych demokracji. The European Network of Councils of the Judiciary alerted with vigor. Without judicial independence, the European Union will eventually cease to exist as a common space of democracy and rule of law. Europejska sieć rad sądowniczych także ostrzegła, że bez niezależności sędziowskiej Unia Europejska ostatecznie przestanie istnieć jako wspólna przestrzeń dla demokracji i rządów prawa. The board of this network called upon everyone in the European Union to defend the independence of judges and thus to defend the European Union. Rada tej organizacji wezwała wszystkich w Unii Europejskiej, żeby bronić niezależności sędziowskiej i w ten sposób bronić Unii Europejskiej. The special rapporteur on the independence of judges and lawyers of United Nations firmly speak out. The so-called judicial reform in Poland should be stopped by the Polish authorities in the interest of their fellow citizens and in obedience of democratical rule. And make no mistake, we are running out of time. Specjalny wysłannik w sprawie niezależności sędziów i prawników Narodów Zjednoczonych stanowczo stwierdził, że tak zwana reforma sądownictwa w Polsce powinna zostać zatrzymana przez władze polskie w interesie obywateli i w posłuszeństwie dla zasad demokratycznych. I proszę nie mieć złudzeń, kończy nam się czas. And today, the presence of all of you, all those judges from Europe, represents the most absolute and definitive statement by judges in Europe in defense of democracy. And dzisiejsza obecność tak wielu sędziów z Europy jest najbardziej jasnym przesłaniem, że sędziowie walczą o demokrację. In a last call to save the independence of judiciary in Poland, the European Association of Judges, representing judges' associations in 44 countries in Europe, wrote an open letter addressed to the President of the European Commission, urgently asking. Jako ostatni ratunek dla zachowania niezależności sądownictwa w Polsce, Europejskie Stowarzyszenie Sędziów, które zrzesza 44 organizacje sędziowskie, napisało otwarty list adresowany do prezydenta Komisji Europejskiej z prośbą o to use all possible means to urge the Polish authorities to reestablish the principles of rule of law. Żeby użyć wszelkich możliwych środków w celu zmuszenia polskich władz do wdrożenia na nowo zasad państwa prawa. To file a motion before the European Court of Justice in order to apply interim measures. Interim measures. They are not only necessary, but inevitable. Żeby złożyć sąd w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej wniosek o zastosowanie środków tymczasowych w stosunku do Polski. One są nie tylko pożądane, ale są niezbędne w tej sytuacji. Let me finish quoting a phrase of Cicero's stated centuries ago. More is lost by indecision than wrong decision. Indecision is the thief of opportunity.
Pozwólcie, że zakończę cytatem z Cycerona. Więcej traci się przez niedziałanie niż przez złe decyzje. Brak decyzji jest złodziejem możliwości. European authorities must listen to the voice, humble but resilient, serene but determined, of the Polish judges, of the European judges. Władze Europy muszą usłyszeć zdeterminowany głos nie tylko sędziów polskich, ale również sędziów europejskich. Also of the citizens, also of the civil society, also of all of you who are here and all of who are of the citizens that are so supportive to the judges here in Poland. Głos obywateli, wszystkich tutaj zgromadzonych, którzy tak bardzo wspierają sędziów w Polsce. We judges who defend on each day, in each court, the rule of law instead of the rule by law. My sędziowie będziemy bronić każdego dnia w każdym sądzie praworządności zamiast prawa ustawy. We will apply the rule of law and not the rule of man. Będziemy stosować praworządność, a nie prawo ludzi. The day has arrived, the time is now, the judges have spoken. Thank you. Nadszedł ten dzień, to jest ten czas. Sędziowie przemówili.